Siemano, dzisiaj mam zaszczyt, może nie zaszczyt, ale przyjemność mam zaprezentować nowego mana, nowej generacji, 2020 rok, który pierwszy przyszedł do naszej, do firmy, której pracuję w Anglii, pierwszy man w UK, nowej generacji. Także wbijamy do środka, co? Dzień dobry, proszę bardzo. Takie udogodnienie, światła awaryjne, domykanie szyb. Jeszcze jakieś funkcje pewnie są tu dostępne, ale no nie jest to chyba wypasiona. No, na pewno to nie jest wypasiona wersja. No także ten. Otwieranie schowka. Bliżej tutaj jest, nie trzeba sięgać tam do tyłu, tak jak w poprzedniej wersji było. Tylko można tutaj bliżej sobie otworzyć. Ale tuczę się tak samo jak poprzednio. Aj. Otwiera się do góry. Nie będę tam zaglądał bardziej co jest, bo to nie moje auto, ja tylko na tak sobie wziąłem w sobotę, bo stałego kierowcy nie ma, więc wbijamy do środka. Powiem wam, że pozycja za kierownicą no jest o wiele, wiele na pewno lepsza niż u poprzednika. Bo jest sterowanie, to znaczy sterowanie, regulacja kierownicy jest o wiele, wiele lepsza. Czekajcie, bo muszę schować i pech. Naprawdę sterowanie, regulacja kierownicy jest lepsza i kierowanie tym pojazdem, kierownica, no to chodzi leciutko. No nie wiem, no może ja mam takie wrażenie, bo na co dzień jeżdżę DAF-em. I tam troszeczkę ciężko chodzi kierownica, ale co, a tutaj super. No i multifunkcyjna i przede wszystkim mniejsza kierownica, jest to mniejsza kierownica, gdzie przyjemnie się nią steruje, a w poprzednim to no jak w starym Jelczu, taka ogromna kierownica, nie? Tylko niektórzy pewnie wiedzą. No i co, i tak to kierownica multifunkcyjna, spoko, zegary elektroniczne, wyświetlacz. Co tutaj przy drzwiach, też nie ma jakichś zbytnio dużych funkcji. Zamykanie, blokowanie drzwi, odblokowywanie, podgrzewanie lusterek, szyby, nie? Standardzik. I co? Może przejdziemy do tego kokpitu. No mówię, tak jak to na pewno nie jest jakaś dopasiona wersja, tylko średniawka. Na pierwszy rzut oka jak się wchodzi do tego auta, jest spoko. Robi, że tak powiem, jakieś tam wrażenie, ale powiem wam, że po pół godziny jazdy już ostygłem z wrażenia czy coś. Zacząłem się tu bawić troszeczkę multimediami i takimi różnymi, tak jak na przykład tutaj próbowałem mirroring, nie działa. Co do plastików, pozostaje wiele do życzenia. Fajny ten bajer rzeczywiście jest, żeby sobie operować tutaj joystickiem, ale niestety słyszycie? Auto ma dopiero 18 tysięcy najechanych kilometrów. 16 i takie coś. To co to będzie dopiero, jak to auto będzie miało przejechane z 300 tysięcy? To będzie podczas jazdy to skrzypieć. No ale cóż. Także tu wiele bajerów nie ma. Ładowarkę pod USB. Tutaj, czekajcie, bo światło regulacja. Strasznie mocno słońce świeci i ciężko jest stosować. Regulacja. Ładowarka pod USB, dwa gniazda, no, hamulizator zjazdowy, podnoszenie osi. Tutaj jest przełącznik na kamery, bym musiał pewnie zapłon włączyć, to później wam pokażę. Hamulizator ręczny, elektroniczny jak w większości. Dwa gniazda, 1224, AUX, USB. No i co? I miejsce na kubki. Miejsce na kubki, no to wam powiem. Wezmę te swoje rzeczy. Strasznie daleko. Kawa podczas drogi? No nie bardzo, jak trzeba by było się strasznie odchylać. No i to tak, że mi się wydaje, że to jest minus. Miejsce na butelkę też tylko w drzwiach. Nie ma tutaj, tu jest jakiś schowek, ale schowek taki o, na 2/3 dłoni. Tutaj jakieś miejsce może na długopis czy coś, tutaj tak samo. Dwie szuflady tu są, ale tak jak mówię, nie będę otwierał bardziej.
grzebał, bo to nie moje auto. Oczywiście lodóweczka tutaj rysowana. Zobaczymy, jak długo będzie się utrzymywać, bo w poprzedniej wersji po lifcie też była taka chowana pod łóżkiem. I co? I wydawało się, że fajnie, ale jechałem później autem, które miało gdzieś tam 100-120 tysięcy najechane. Ta lodóweczka już zaczęła tuć się, tak jak w poprzedniku, gdzie ta lodówka wystawała. Nie? To strasznie ubolewało pod kolanami. Tutaj drugi sowek, jak w Mercedesie. No i ten. Tak jak mówię, dalej nie otwieram, bo to nie moje auto, nie będę tam grzebał komuś. Łóżko otwierane, tutaj jest przycisk, trzeba nacisnąć go. Czekajcie, tak jedną ręką, to jest nieporęczne troszeczkę. O, i się dopiero otwiera, bo tu są takie zaczaski na sprężyny. No i lodóweczka tam jest i tam, o, pilot z tyłu do sterowania. Spoko bajer, jeśli chodzi o to, to spoko bajer. O, pokażę. Tutaj go włączamy na górze i pokazuje nam, że pojazd jest teraz otwarty. Można sobie go zablokować, że jest zablokowany. Widzicie, że zablokowany. Można tak szyby, każdą szybę z osobna można pootwierać. Czekajcie, o, lewa szyba, prawa szyba, szyberdach i wszystkie szyby, wszystko można pootwierać, pozamykać, no i tak w kółko. Co do szyberdachu, i to wszystko działa, to zaraz wam pokażę. Left window, czekajcie, o, wyłączyło się. Left window i w dół. Left, uwa. Jak to dla mnie to jest lewe, to dla mnie to jest prawa, no ale spoko, niech będzie. A nie wiem, jak to macie. Co do szyberdachu, to tak, no tak jak mówię, z pilota działa. A tu przy łóżku jeszcze mamy z tyłu, czekajcie, z pilotem też cztery gniazda, 12-24, dwa razy USB, światełko nocne, standardzik jak to w manie. I co? Co do szyberdachu, też wam pokazuję. Patent jest taki, że szyberdach jest elektryczny, ale rolety są ręczne, więc delikatna zwała, no ale dobra, niech będzie. I co? Otwieramy sobie szyberdach, tutaj mamy przyciski do otwierania i nie da rady, czekajcie, go otworzyć, uchylić tylko troszeczkę, tylko się cały uchyla. Nie ma regulacji, żeby sobie troszkę go uchylić, więcej mniej. I tak samo przy zamykaniu, to jest kolejny przycisk i zamyka się do końca. No, mogłoby być to lepsze rozwiązanie. O, na pewno jest lepsze oświetlenie niż w poprzedniku. Tu mamy takie stacjonarne lampki LEDowe. Tu mamy zwykłą, też wbudowane LEDy. To jest nocna lampka i zwykła dzienna z regulacją jasności, mocniej lub słabiej. No i tutaj górne schowki. No górne schowki, no to nie wiem, w tym modelu to masakra, nie? Plastyki taka tandeta, ordynarne, że nie wiem, dla mnie to minus. Tutaj jest otwierany schowek, to wam tu szybciutko pokażę. Oświetlenie co? Obrysówka z dachu, dosłownie obrysówka z dachu ściągnięta. No ale dobra, niech będzie. Strasznie topornie chodzi. W Volvie to bardziej to precyzyjnie chodzi i spasowanie, a tutaj po prostu to ciężko chodzi. Plus taki tutaj, że kierowca, drugi kierowca na górnej koi może ma regulację i z tej strony, i z tej strony, także gdzie tam woli spać, to sobie śpi. Chodzi jeszcze o łóżko tutaj kierowcy. Patent z Mercedesa odebrany, że można sobie to troszeczkę podnieść na takie leżakowanie. A co do samego materaca, no spoko jest, nie jest gruby ani nic, ale jest wygodny, to nie mogę powiedzieć, nawet bym powiedział, że tak samo jak w Dafie X-Comfort, że no chociaż może troszeczkę
mniej. Jak się usiądzie, to troszeczkę mniej wygodnie. Jak się leży, jest spoko. Nie jest za miękki, nie jest za twardy, ale jak się usiądzie, to już czuć, że dobija do deski. Ciekawe, czy tu ma stoliczek? Tak, stoliczek ma. No, no to chociaż tyle. Ale stoliczek też, kurde, no. Nie ma szału, jeśli chodzi o wielkość. Co jest? Czekajcie, żeby... O, no, ja myślę, że to się bardziej otwiera. To taki stoliczek, że naprawdę, no, ciasteczko zjesz i kawę wypić. Ale żeby sobie przygotować jakieś bardziej jedzenie, jak to w transporcie dalekodystansowym, średnio. Także no, plus na taki, że jest, minus taki, że mały. Elektryczna też roleta. No to chowanie zamykane, wzięte z dużej kabiny, nie? Poprzednika. No i to by było na tyle. Także mówię, fajny, bo fajny, ale co do nowej Scanii, to na pewno się nie umywa. Co do, jeśli chodzi o jazdę, czy ma moc, to jest wersja akurat 510 koni. Czy ma moc? No, moc może się przekonamy, bo teraz lekki miałem kontener. Nie da się sprawdzić, ale teraz wracam na bazę i będę ładował pełen kontener bananów. Także kontener waży łącznie tam chyba 25 ton czy 26. Także już coś troszeczkę więcej będzie można powiedzieć. No. Tyle. Fajny, bo fajny, ale dupy nie urywa. Plus kierownica. To jest bardzo duży plus, że można sobie fajnie powiedzieć. Chociaż w poprzedniku podobno to też była opcja, żeby była mniejsza kierownica. Tyle z relacji. Może później jeszcze zegary wam pokażę, co i jak będę jechał. Trzymajcie się. Teraz może uda mi się wam pokazać, jak tempomat adaptacyjny działa. Jest to spoko, że hamuje do zera. Hamuje do zera, nie tak jak w DAF-ie, bynajmniej w tym modelu, co jeżdżę na co dzień. W DAF-ie z 15 roku. Bo DAF przy prędkości około tam 20-25 km na godzinę rozłącza tempomat adaptacyjny i trzeba już samemu sobie wyhamować. Tutaj ma nisko, wyhamuje do zera. Zaraz wam pokażę. Mamy odległość ustawioną na 4 jednostki. To może sobie zmniejszymy na 2 jednostki. O, tutaj widać. I także może dojedziemy. Się zatrzymamy w końcu. A jak nie, to wam powiem. Chodzi o to, że jak już dojedziemy, zatrzyma się do zera, to no niestety nie rusza sam. Trzeba go delikatnie mu pyknąć w pedał przyspieszenia i wtedy już sam automatycznie przyspiesza. Także nawet spoko. O, tutaj się chyba się uda dojechać do zera. Uda się. I proszę bardzo. Ja nic, mam tutaj nogi podniesione, nic nie dotykam. Ręce mam. Sam się zatrzymał. I stoimy. Nie wiem, może jest gdzieś tutaj, jeszcze popatrzę w ustawieniach, że może będzie ruszał również, ale nie wiem. Zobaczymy. No i teraz widzicie, wszyscy odjeżdżają. Muszę dotknąć pedał przyspieszenia i on sam przyspiesza już. Jedziemy. Teraz o, zobaczymy też, nawet co to ładnie mu czasami wychodzi. Jak jest właśnie pas dojazdowy i auta dojeżdżają,
to ładnie tylko odpuszcza z gazu i w miarę silnik sam dohamowuje do danej prędkości, żeby sobie tak ten dystans zadany utrzymać. Ale na przykład przy ruszaniu ponownym w korku, tak jak teraz jesteśmy, o, to zaraz wam od razu pokażę, żeby nie robić luki, naciskam gaz i robi, no zobaczymy jak teraz, ale wcześniej mi robił duże luki, a teraz auto się zatrzymuje, duże luki robił, taką dużą przerwę między pojazdem poprzedzającym, trzymał sobie tam prędkość, załóżmy około 40 km na godzinę, tam do 50. Jak już auta odjechały, to wtedy przyspieszał do odcięcia, no i później musiał hamować troszeczkę mocno, no. Ale tutaj no, w miarę ładnie to poszło teraz. Zobaczymy jak dalej. No, korek się już kończy, także myślę, że na razie wam to tyle wystarczy. Jakieś kolejne spostrzeżenia, jak zauważę jakieś plusy i minusy, to oczywiście dam wam znać, nie? Nawet dość ładnie się zachował. Wyhamował samym silnikiem. Odpuścił tylko tak jakby przyspieszenie, pedał gazu i samym silnikiem bez hamulca górskiego. Nie poczułem, żeby hamulec górski tutaj zadziałał. Aczkolwiek nie patrzyłem na zegary. Patrzyłem na sytuację, co się dzieje. No ale widzicie, kierowca wskoczył na mój pas, a po chwili sobie zjeżdża znów na prawy. Tak już bywa. No jadą wszyscy w kierunku Cornwalli. Długi weekend się zbliża w Anglii. Także jadą, jak mogą. No. I teraz tutaj dojedziemy sobie znów do zera. Czy nie do zera? Ale zobaczymy. Pewnie do zera. Odległość mamy ustawioną niezbyt dużą. Bo tylko dwie jednostki. Ale ładnie dohamowuje. Nie ma takiego do... O, teraz na sam koniec troszeczkę mocniej pociągnął. No. I rusza znowu. No bo nie stanęliśmy do zera. 4 mile miał. Tylko się... O, widzicie, ale tu przyspiesza mocno. I teraz zobaczymy jak się za... I pyk. Dojechaliśmy do zera, stoimy pod górkę, zahamował, tak samo trzyma i zobaczymy teraz, auta tylko zaczną ruszać, od razu wciskam pedał przyspieszenia, o, od razu już nacisnąłem, ale nie chcę jechać, widzicie, się zatrzymał i jedziemy teraz. No, dość na pewno pomocne, a jak się ktoś nigdzie nie spieszy ani nic, to... Dobra, teraz go już musimy sami wyhamować, no bo jednak na czerwone światło nie reaguje. Jak się nigdzie nikt nie spieszy, ani nic, bardzo pomocne, komfortowe. Ja mam styczność z tym, że tak powiem, chyba pierwszy raz, albo bynajmniej pierwszy raz tak używam, żeby sobie posprawdzać bardziej technicznie pojazd. Kiedyś jeździłem tym nowym Mercedesem bez lusterek, ale tam nie sprawdzałem właśnie tej funkcji. Pewnie tam na pewno była już, bo to był pojazd demonstracyjny, a zazwyczaj pojazdy demonstracyjne mają tam dość fajne opcje, może nie full opcje, ale tam parę bajerów mają. No. Dobra, na razie się wyłączam, dojeżdżam już powolutku do bazy, będę przepinał naczepę na ciężki kontener, no i zobaczymy jak sobie będzie radził nowy man z mocą 510 koni z ciężkim kontenerem. Dobra, trip wykasowany, trzeci z
sumie od samego początku nie był kasowany, także tamten kierowca w ogóle tego chyba nie używa. Zobaczymy, jaka średnia mu wyjdzie, ale to tylko tak przez palce można patrzeć na tą średnią, bo dystans będzie niedaleko, tam 60 km w jedną stronę, ale ciężki kontener, bodajże mamy 27 ton, cały kontener waży. I co? DAF-em takie kółko mnie wyszło, to prawie 38 litrów wyszedł. Zobaczymy, jak ten. Także zmieniamy z efektywny na performance i lecimy. Pierwszy test. Zobaczymy, jak tutaj sobie poradzi. O, właśnie. DAF jest to samo. Z górki troszeczkę poczuł, bo to jest zjazd z górki delikatnie i pod górkę. I czuję auto, że jest luźno się rozpędza, to od razu przerzuca bieg na wyższy, a później tutaj się mota, nie? DAF tutaj się mota, ale tu widzę man na razie ciągnie. Zobaczymy. Możliwe, że ten ma topografię wgraną. Mapy. To może wie, że tu będzie pod górkę cały czas, to targa. Nie, DAF już by przerzucił na wyższy bieg. Przynajmniej ten, co nim ja jeszcze. O, ten też wrzucił na 11 bieg i... Nawet mu to idzie tu. 45 mil. Podejrzewam, jakbym go pociągnął mocą od samego ronda tam zjazdu, to może by poszedł lepiej. Ale i tak nawet spoko. Nie miesza biegami góra-dół, to jest plus. Teraz zobaczymy, czy ma topografię wgraną, bo tu jest z górki, to powinien się troszeczkę wyłączyć. No i troszeczkę odpuścił, ale nie za bardzo. Nie. Teraz tutaj nam się kemping wbił. No i musimy hamować. Teraz zmienimy pas. Tutaj na ten szybszy. Który będzie szybszy? Żaden. Ale tam auto dojeżdża. Nawet mu to poszło. Zobaczymy, jak dalej będzie kolejne górki łykał. No i tu lecimy z góreczki. Trzyma go. Na 56 mil. Trzyma. Ciekawe, kiedy odpuści. No, ja bym to już dawno odpuścił i poszedł mocą pod górkę, ale... No, 58. Odpuścił teraz przy 58 i na samym dołku. I teraz ledwo pod górkę i już musi pedałować. Ale rzucił ładnie bieg od razu na 11. No i ciągnie pod górkę. Górka taka niczego sobie, może tutaj na wideo tak nie będzie widać. Ale jest kawałek górki. Za chwilę kolejna będzie tam. Jeszcze dwa pagórki będą. I kolejna taka będzie góra, co jej nie lubię. Tu jest 11 zjazd i później będzie 10 zjazd i przy 10 zjeździe jest taka dość długa góra. I tam auta się dość męczą. Także tam będzie taki delikatny test. Jak manisko ciągnie. No i zaczynamy powolutku. To jest delikatnie z górki. I pod górkę. No i tu jest, widzicie? Zamiast tu go troszeczkę puścić, to ten go trzyma na 58. A tu jest mocna górka. I tu go wrzucił tak delikatnie, jakby na wolne koło i teraz pedałuje. Wrzucił sobie na 11. 52. Tutaj DAF-em to około 40, tam dwóch mam na górze, nie? 43 może. Ma 50 i trzyma. 49. 48. 7.
Ale nie, no czuć, że ciągnie, fajnie, fajnie ciągnie. Jest spoko, o, przerzucił znów. A powiem wam, że na tej 11 by wyszedł. Bez problemu. Nie miałbym jakiejś męczarni tam przy 1000 obrotów. Ale przerzucił na 10. Niepotrzebnie chyba. Ale dość, nawet przyjemnie wyszedł pod tą górę, nie powiem. Także spoko.